Jest 18 kwietnia 2019 rok. Czwartek. Wielki czwartek. Z czym to się łączy? Dla mnie na pewno dzień piękny i dzień czystości, dzień poczucia czystości, jasnego, otwartego serca. I z tym nastawieniem udaliśmy się do Zalipia, ponieważ bardzo chciałam tu przyjechać, kiedy kilka dni temu obejrzałam film o Zalipiu. Co nas tu sprowadziło? Są tu chaty, które są pomalowane w kwiaty na zewnątrz i wewnątrz. Nazywają Zalipie najpiękniejszą wioską w Polsce. Niektórzy mówią, że trudno tu dojechać. I faktycznie mieliśmy wiele po drodze zniechęceń, żeby zrezygnować. Kwiaty to energia żeńska, kobieca. A wiemy, co zrobiono z energią kobiecą. Tyle mieliśmy zakłóceń na trasie. Jeździliśmy po różnych krajach samochodem. Pięknie dojeżdżaliśmy, a tutaj mieliśmy wiele, wiele utrudnień. Także GPS nas zaprowadził do miejsca, gdzie powiedział, jesteście na miejscu, a my tu okazuje się 60 km od Zalipia. Następnie uruchamiamy GPS-a, a po jakimś czasie on pada całkowicie, nie ma zasięgu, nie ma żadnej informacji. Ludzi nie ma kogo pytać, ale dojechaliśmy. Żeby tutaj cokolwiek zwiedzić, to trzeba udać się do muzeum, do tych chat i właśnie pójdziemy tam. Dom malarek, spóźniliśmy się o parę minut, już jest zamknięty, więc tu informacji nie uzyskamy, ale postaramy się dojść do muzeum i tam chcę zadać bardzo, ale to bardzo ważne pytania, nie tylko dla mnie. Jesteśmy w muzeum w Zalipiu. Tak. W zagrodzie Felicji Curyłowej, tak. Tak jest. Tak. Ja jestem ogromnie wdzięczna, że tu Pani nas przyjęła, bo przyjechaliśmy po czasie. Jestem też ogromnie wdzięczna wszystkim kobietom, które utrzymują piękno. No tak, oczywiście. I ja nie bez przyczyny. My i nie tylko my mamy trudności z dojazdem. Mm-hmm. Ponieważ to, co piękne, jest kobiece. Oczywiście. A kobiet tak naprawdę zostały wykasowany, prawdziwy. Tak, także to są nieliczne miejsca na świecie, gdzie te kobiety kultywują to, tak? Ja mam takie ważne kilka pytań tylko. Jest tu co roku konkurs. Oczywiście, co roku jest konkurs Malowana Chata, gdzie właśnie kobiety z okolicznych domów co roku zdrapują stare malunki ze ścian, tak? I malują nowe, prawda? Co roku? Co roku, rok w rok. Od 1948 roku, gdzie odbył się właśnie pierwszy konkurs, w Podlipiu się odbył. Później były nieregularne co parę lat, aż w końcu co rok, z roku na rok, co roku właśnie są. Bo zastanawiałam się, skąd te chaty bierzecie? Czy jakieś nowe chaty też przybywają, że chcą też... Teraz jest około 20 takich wymalowanych, co są jeszcze z dawna, pradawna, co są właśnie poprawiane, domalowywane, właśnie kwiaty piękne. Super. A teraz proszę powiedzieć, a mężczyźni też malują, tylko kobiety? Też malują, jeśli mają talent, jeśli są umieją. Tak, i wszyscy stąd. Teraz się rozprzestrzeniło, wiadomo, bo to kobiety wychodzą za mąż za innych mężczyzn i się rozprzestrzenia, tak? Tak. Kuzie, Podlipie, Niwki, prawda, nawet w Strojcowie są panie, które malują. Mhm.
Ale to jest każdy tylko swoją chatę maluje, nie, że ktoś tak, idzie tak, do innej. Tak. Dawniej tak wynajmowali ci właśnie ci bogatsi i wynajmowali właśnie kobiety, żeby malowały. I też na konkurs. A jakie są kryteria na konkurs? Konkurs, wszystko jest tak piękne. Jak wyobraźnia to... po prostu, proszę panią, wyobraźnia. Nie ma szablonów. Nie. Te domy nie są z szablonów. Nie. No bo szablony jest... też się sprzedaje, tak? Oczywiście, tak. No to wiadomo, jakieś pamiątki czy coś, ale to wyobraźnia pracuje. Nigdy nie powtarzają się te kwiaty, co roku są inne. Zauważyliśmy, że co to inny jest, bo my marzymy też wybudować nowy dom i właśnie wymalować. O. Myślałam, że tylko na zewnątrz, ale ja widzę, że tu są chaty też wewnątrz. To zaczęło się właśnie, że kobiety malowały wewnątrz. Tak. Ale materiał co prawda się skończył, ściany już były pokryte kwiatami, więc trzeba było wyjść na zewnątrz. Tak. A ja mam jeszcze, jakich farb się używa? Bo na pewno inne do wewnątrz, a inne na zewnątrz. No czy nie, to są te same, tylko że się odnawia, prawda? Co. Ale... Dawniej były proszkowe, prawda, farby z proszku, później były plakatówki, teraz no to wiadomo, akrylowe i tak dalej, olejne. One nie szkodzą nam tutaj, jak odjechamy? Nie. Jak ktoś mieszka w tym? To nie są szkodzą. Ekologiczne. Tak, takie? To są dawniej z roślin robili, teraz tak. Niektórzy nadal kultywują właśnie to. Z roślin? Tak. Bo ja to co wiem, że do XIX wieku to wszystkie farby były właśnie roślinne, z minerałów. A ultramaryna, tak jak... Tak, tak. To właśnie... A teraz głównie syntetyki, nie? No to na większą skalę to tylko. No co jeszcze mam pytanie? To jest energia taka kobieca, delikatna, lekka. Proszę mi powiedzieć, jak żyją ludzie tutaj w tej wiosce? Czy jest ten, widzi się taki szczególny szacunek jeden do drugiego? Tak, oczywiście. Tu ludzie są bardzo mili. Na przykład jakby, no nie wiem, poszła pani do domu obok i chciała zobaczyć, czy malunki, czy coś. Ludzie przyjmą, mogą dać ci zrobić kawę, zrobić herbatkę. A między sobą? Tak samo. Jest wszyscy tak, jak byli rodziną. I obcych też przyjmują jak rodzinę, bo wiadomo, to tu lubią się ludzie, prawda? Ale też energia kwiatów daje. Tak, oczywiście. Dobry nastrój. Bo już takie eksperymenty w Ameryce robili, że więźniom, mordercom dawali różowe szaty i różową ocelę malowali. I oni łagodnili. Oczywiście. Oni łagodnili i oni nie wracali do więzienia. Dlatego mnie to tak zachwyciło. A mam jeszcze, czyli mężczyźni są też, no bo to ta agresja coraz więcej u kobiet też generalnie też widać, ale tu mężczyźni są łagodni, związki są harmonijne, jak oczywiście, to się żyje ogólnie. Fajnie, no, jak no wiadomo, jak się zdarzy jakieś coś, no to wiadomo, to rozwody jak wszędzie, prawda? Rozwody są, tak. Ale generalnie, a tak nie tylko szacunek w rodzinie, ale tak sąsiedzi, szacunek. Tak, wszystko jest, no wiadomo, to się wydaje takie nierealne, no nie, no bo ludzie między sobą, wiadomo, zdarzają się zgrzyty. Tak. Ale jakoś kłótnie, konflikty się jakoś rozwiązują i żyją tyle lat, co prawda. Tak, tak, no. Na pewno w kwiatach może, no to jest przeniesienie tutaj, prawda, przyrody. Piękna i ja też mam trochę dar malowania, ale już chcę wnuczkę, no nie mogła do nas z nami tu przyjechać, wnuczkę zachęcić, żeby to malowała. Filmik o zalipił i wysłałam, żeby sobie poglądała. No dobrze, to co najważniejsze, jak tu żyją ludzie, jak te kwiaty wpływają na nastrój ludzi, czyli pogoda, rodzina, no super, bardzo dziękuję. Jakby tu podsumować tą wizytę Wielki Czwartek w Zalipiu? Na pewno ten tydzień wielki, do piątku włącznie, jest wielkim kuszeniem i siły, różne energie prowokują nas do reakcji, do pokazania tak naprawdę
jakimi wartościami ja emanuję. A czwartek, jak powiedziałam, związany z czystością. Czy utrzymasz równowagę serca, jasność serca? I dzisiaj mamy piątek, Wielki Piątek. On już jest inny, ma inną barwę, inny sens. W Wielki Piątek to, co tylko nam przekazano, że to jest ukrzyżowanie, jest ukrzyżowaniem, ale ego. I w numerologii jest to liczba 7. Ukrzyżuj ego. Co to znaczy? Opróżnij umysł. Także dzisiaj mamy kolejny dzień prowokacji, by już jutro świętować i właśnie od jutra, ale świętować w takim dobrym znaczeniu. Nie mówię o jakichś rytuałach, o jakichś... Świętować... Święty, chwila święta, to zamieniono ze słowo światło na święty. Czyli święty w tym momencie, w tej chwili, wszystko to, co jest jasne i świetliste. Od soboty, czy i ten cały tydzień utrzymamy tą świetlistość swoją. I dotrzeć do żeńskości, o której ja w wielu filmach mówię. Czy jest prosto? No będzie bardzo dużo prób po drodze. I droga do Zalipia, trafić do Zalipia, dostać się tam, to jest jak dostać się do żeńskości. I odwrotnie. Dostać się, dotrzeć do swojej żeńskości, do tego czystego światła, do tej świętej żeńskości. Jest tak, jak trafić do Zalipia, do najpiękniejszej wioski w Polsce, gdzie ta energia kobieca emanuje i rozsiewa spokój, delikatność i jasność. Mogę powiedzieć o swoim sukcesie. Wytrwałam czas kuszenia. Ten czas kuszenia, Wielki Piątek, się nasila, zwłaszcza w czwartek. Dzisiaj ukrzyżowane ego. Robię to, co kocham. Śpiewam, tańczę. Dzisiaj jest dzień właśnie czerwonej spódnicy. Sobota. Dzień też piękny. Dzień Wielkanoc. Połączenie, szansa dla każdego z nas. Połączyć w sobie ją z nim. Połączyć się w sobie. Połączyć się ze swoim ukochanym. Adoracji. Cała Wielkanoc właśnie jest na to. Na adorację, by swój związek z sobą podnieść do serca lub stąd tu i z partnerem, stąd podnieść tu i tu. Życzę Tobie, by ten czas, który nazywamy świętowaniem, był czasem jasności na łonie natury, na kontakcie z nią, z przyrodą, na kontaktach z istotami gwiazd, z pyłem gwiezd. To są informacje, które do nas przychodzą. Życzę Tobie radości, cieszenia się każdą chwilą i serdecznie pozdrawiam z pięknego miejsca na Ukrainie, z Truskawca. Dziękuję bardzo.